Kiedy Legia zmieniała trenera, zrobiła to, można powiedzieć, z głową, bo nowy szkoleniowiec pojawił się tuż przed przerwą na kadrę, na reprezentację. Miał czas, żeby poprawić troszeczkę walorów fizycznych zespołu. W przypadku Lecha to chyba jakiś cyrk, bo była długa przerwa, były cały czas negocjacje podobno z Adamem Nawałką, a trenera nowego nie ma. Ale Legia też negocjowała z Adamem Nawałką, Legia też negocjowała z... Podobno, bo to naprawdę nigdy oficjalnie nie wyszło. Natomiast Legia zmieniła trenera przed przerwą na kadrę, czyli nowy trener miał czas, żeby trochę z drużyną popracować na boisku bocznym, a nie na głównym przy 20 tysiącach ludzi. No Lech się pogubił, już zwalniając Nenada Bielicę pod koniec poprzedniego sezonu. Pogubił się też ten swój błąd, popierając i legitymując zatrudnieniem Iwana Dżurdżewicza, o którym ja powiedziałem, że to moim zdaniem musi być teraz trener na przynajmniej 2 sezony, bez względu na to, co by się działo, że jeśli w takim momencie człowieka, którego się tyle lat przygotowywało, rzuca się na tak głęboką wodę, to musi się już razem z nim płynąć, a nie w pewnym momencie go wypchnąć z tego tonącego okrętu w ogóle bez szalupy, bez koła ratunkowego, a samemu dalej kombinować, jak tej wody się pozbyć. I tutaj bardzo mnie Lech rozczarował. Jeden błąd, zrodził błąd kolejny, teraz jest następny, bo nie można zwalniać trenera, nie mając przygotowanego następcy. Właściwie w każdym szanującym się klubie, nawet jak jest dobrze, to jest jakaś lista 3-4 potencjalnych następców, ludzi, z którymi ewentualnie można negocjować, którzy byliby w zasięgu. A w Lechu widać takiej koncepcji nie było, nie ma żadnego pomysłu i stąd no, to już się robi po prostu groteskowe, co się tam dzieje. Lech jest w stanie uratować sezon, odpadł z Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, grając naprawdę bardzo słaby mecz. Ostatnie 2 mecze ligowe to jest porażka z Lechią Gdańsk, remis z Jagiellonią, coraz większa strata, nie to nawet do lidera, co do pozycji dających grę w europejskich pucharach. Moim zdaniem Lech miałby szansę uratować sezon, gdyby teraz zatrudnił solidnego warsztatowca z poziomu drugiej Bundesligi, na przełomie drugiej Bundesligi i klasy niższej, z rezerw jakiegoś przyzwoitego niemieckiego klubu. Kogoś takiego, jak zachowując odpowiednie proporcje, Dawid Wagner okazał się kiedyś dla Huddersfieldu, który to zespół pozbierał gdzieś tam na dołach Championship i błyskawicznie prowadził do Premier League. Takich warsztatowców moim zdaniem jest sporo za naszą zachodnią granicą. Ludzi wykształconych, przygotowanych do pełnienia zawodu, ale ktoś taki musiałby dostać carte blanche, musiałby dostać gwarancję długiej pracy, całkowite zaufanie. I to naprawdę całkowite, nie takie jak Dżurdżewicz, że po 2-3 wpadkach wyleci, bo Lech ma potencjał na to, żeby walczyć nawet o Mistrzostwo Polski. Jak spojrzymy na piłkarzy, no czemu nie? Są dziury w obronie, okej, ale to jeszcze można nadrobić. Ta strata nie jest aż tak duża. Zwłaszcza, że czołówka traci punkty regularnie. Natomiast no przede wszystkim musi się znaleźć ktoś, kto pokieruje tymi ludźmi na boisku, który zyska ich zaufanie, z którym oni będą mieli świadomość, że razem płyną w jednym kierunku i że on rzeczywiście wie, co robi. Nie wprowadza ich gdzieś na mieliznę, na bagno, tylko wyprowadza na... Albo jak Libor Pala do morza kiedyś tak wprowadzał w ramach treningów. Tak, Libor Pala energię kazał czerpać też z oceanu. Nie no, po prostu potrzeba poważnego kandydata na trenera i to naprawdę na lata, a nie na lato, z długą gwarancją zatrudnienia. Powiedziałem trener zagraniczny, warsztatowiec, ale myślę, że w Polsce też by się znalazło, bo widzimy przykład pracującego cały czas w Częstochowie Papszuna, przykład Smułki, przykład Mamrota, że w Polsce też są tacy ludzie, ale trzeba mieć scouting na najwyższym poziomie, żeby wiedzieć, którzy to są ludzie, którzy rokują duże nadzieje na sukces w najbliższym czasie.